Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek oczywiście z Tearway Unfolded na PS4. Słuchajcie, najprawdopodobniej dzisiaj nie skończymy sobie niestety jeszcze serii, bo z tego co zauważyłem, no jest tego dużo jeszcze nam zostało, także na pewno będzie jeszcze jeden odcinek po tym i tamten już na pewno będzie ostatni, o ile oczywiście nic nie zlamię zbytnio. Tam w ogóle na górze widzę... Ja mogę sobie to w ten sposób zrobić, tylko muszę tutaj... Oj, to może być, słuchajcie, troszeczkę niewygodne. Chociaż może niekoniecznie, hop. O, udało nam się przejść. Niczym trochę jak Mojżesz. Coś w tym stylu. O, mamy misję poboczną. Och tak, bardzo chce mi się pić. Masz jakiś napój? Jeśli piniesz mi coś odświeżającego i soczystego, to wdzięczę się. Coś tego. Ale wiecie co? Mam też takie dziwne przeczucie, że to może się okazać, że to jest gdzieś za wodospadem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Aha, tu mi to nic nie da. Czyli musimy... Aj, spadłem. Do wody? Do wody niestety spadłem. Holender. Czekajcie, tutaj musimy ewidentnie się cofnąć. Szkoda tylko, że nie mogę tutaj zrobić, wiecie, motywu z tym, że... Tylko żeby nie spaść. Okej, dobra, jesteśmy i tutaj powinniśmy móc wejść jeszcze wyżej. A co tutaj będzie? O proszę, słuchajcie, mamy skrzyneczkę. 2 z 9, tylko zastanawiam się teraz bardzo nad pewnym faktem, mianowicie, chyba umrę, a nie, nie umarłem, tylko mianowicie nad tym, skąd mam wziąć coś soczystego i orzeźwiającego, nie wpadłem do wody, co było dziwne, a może kaktus, nie, kaktus mi nic nie da. Ajajaj. Mamy mu coś przynieść, co jest orzeźwiające i tak dalej. Kurczę... Ciężko stwierdzić, co my możemy mu tu przynieść. Chyba, że zaraz coś tutaj gdzieś będzie. O proszę, mamy kolejny prezent. Co jest za szybko nam te prezenty tutaj wpadają. Nie mam zielonego pojęcia, co my możemy mu przynieść. Naprawdę, słuchajcie. Chociaż nie wiem, jakbym się starał. Naprawdę nie wiem. Tam w ogóle chyba była siuślica, ale do siuślicy to my i tak nic nie zdziałamy. Poproszę prezent, dziękuję. Mamy ty... Jabłko mamy! To jemu ewidentnie chyba chodziło o jabłuszko. Dobra, to mu zaniesiemy i zobaczymy, co nam powie. Mam nadzieję, że o to mu chodziło. Chociaż w sumie no, raczej nic innego by mu nie chodziło, no bo w sumie... to jest jedyna rzecz, którą gdzieś tam najbliżej mamy. Dziękuję, konfetti należy do ciebie, a ja również dziękuję. Dawaj konfetti. No dobra, ale to jabłko to tak ci zostawię. Mi się do niczego nie przyda, sorry ziom. Dobra, i musimy iść teraz tutaj, tak? Tutaj w ogóle widzę, znowu mamy prezent. Tylko teraz tak się w sumie zastanawiam, czy to chodziło o siuślicę, żeby ją tutaj doprowadzić, czy jak, bo kurczę... Tak, ewidentnie musimy ją tutaj doprowadzić. Moniki nie ma w domu zapewne. Ale cóż, no niestety. Wiecie, gdyby jeszcze było to w miarę proste, że to znaczy, teoretycznie można by to robić w trakcie robienia misji, ale byłoby to na pewno trudne, moi drodzy. Na pewno byłoby to trudne, nie byłoby to jakoś mega łatwe. O proszę, możemy zrobić zdjęcie. Kaktusa! Zrobiłem w powietrzu, ale jestem koksem. Chłe. No cóż, umarliśmy, ale na szczęście zrobiliśmy zdjęcie kaktusowi, więc jest dobrze. I nawet widzę, że możemy... Ja w ogóle, kurczę, z wielką chęcią bym sobie, wiecie co, podrukował to wszystko i jakoś, nie wiem, może porobił to faktycznie z tego papieru, bo to, kurczę, całkiem fajne, wiecie, opcje można z tego robić. Teraz tak, tu jest jakby druga strona. A czy ja się mogę tu przedostać? Aha, dobra, tutaj umarłem, ale powinniśmy się pojawić koło siuślicy, tak. Poczekajcie, no właśnie, bo tutaj zobaczcie, mamy jeszcze drugą drogę, więc możemy sobie tutaj przejść, o proszę, i tutaj mamy nawet prezent, na nas czeka, to pewnie nam otworzy przejście do góry, a i owszem, tutaj mamy drogę tak bez sensu dookoła, ale skoro lubię ją, tak, to można i tak.
Dobra, wejdźmy sobie tutaj jeszcze na górę. Muzyka taka trochę, kurczę, przygnębiająca. Witaj, kolego. Czekaj. Jakby to było mieć inne usta, czy możesz mnie obdarzyć? Mam ci zrobić inne usta? O Jezus. Ohoho! Idealnie. Ale nie. Wait a second. Chciałbym je uresetuj dekorację. Tak. Tylko tak wiecie co, trochę bez sensu, bo ono ma usta. I ja nie za bardzo, no nie wiem, może mu jakoś takie tu umieszczę. No dobra, niech będzie. Ma inne usta, proszę bardzo, gotowe. Ciekawe. Ciesz się resztą swojej opowieści. Okej. Okay. Dobra, zejdźmy na dół. No dobra, słuchajcie, teraz tak na dobrą sprawę właściwie możemy już pędzić dalej, bo tutaj właściwie większość rzeczy mamy już jako taką zrobioną, więc jest całkiem spoko. No siuślicy niestety Monisi nie ma w domciu. Szkoda. No ale cóż, nie przynieśliśmy jej z randki. Okej, no dobra, i teraz pytanie, co tutaj by... Okej, dobra, jakaś dziwna ryba, pewnie latająca, albo jakaś jeszcze inna. Tam coś widzę, że tam chyba będziemy musieli lecieć samolotem, bo jeżeli dobrze pamiętacie... The fuck? Urósł kaktus? Ten kaktus patrzy się... Aha, narratorze. I twoja istota! Witam cię, jak ci się widzę? Liczą się nowe pomysły. Nikt nie powie, że się nie staramy. Ajota, nie przejmuj się. Jeśli zrobi się dziwnie, zdaj się na intuicję. Niejedno już razem przeszliście. Nie zwalniajcie tempa. To wasza opowieść. Ajota, to ty jesteś wiadomością. Trzeba cię przeczytać. Musisz stać się źródłem inspiracji. Musisz stać się źródłem. Tak trochę to dziwnie brzmi, trzeba cię przeczytać. No ja nie wiem. Nie wiem, tam podtekstu szukał. Okej, okay, no dobra moi drodzy, czekajcie, tutaj widzę, że jeszcze możemy wejść. Jest jakaś paczuszka chyba na górze na nas będzie czekała, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak. Albo i nie. Oj, na pewno. Tak, zobaczcie, mamy na górze prezent, także możemy się po niego wydać. I mamy kolejne zdjęcie do zrobienia. Oczywiście nie muszę zrobić całego, ale mamy zdjęcie zbiornika. I odblokuje nam się oczywiście tutaj wycinanka. O, tu jest jakiś ciekawy znak. Aha, bo tutaj nam się zrobiły schody w razie, gdybyśmy spadli. Dobrze wiedzieć, że takie rzeczy mają miejsce. A tu było coś wyżej. Poczekajcie, wiecie co? Ja jeszcze na chwileczkę się wrócę, bo to jest ciekawe. A to nie jest czasem... To się dziwnie na mnie patrzy. Ja bym temu, wiecie co, zrobił zdjęcie. O! Yellowhead! Udało ci się zdobyć trofeum! No właśnie tak się zastanawiałem, że to takie coś dziwnego. No słuchajcie, spoko, zdobyliśmy srebrne trofeum bodajże. To bym powiedział, że jest wyczyn, no bo srebrne, brązowe to wiecie, tam się zdobywają, ale jak już jest srebrne albo złote, to już jest w ogóle super. A już platynowe to już tragedia. Znaczy tragedia. Najlepsze co może być. Papierowe samoloty. Nareszcie, droga wolna, wzbij się w przestworza posłańcze, dostarcz przesyłkę, ratuj ten świat i spotkaj się z istotą. Tak trochę to dziwnie brzmi, spotkaj się z istotą. Tak bym powiedział, nawet bardzo dziwnie to brzmi, no ale kto wie. Dobra, tu mam dziwne wrażenie, że chyba będzie można zbierać konfetti, ale rzeczywiście, że będzie można zbierać konfetti. O nie... Blokowało mnie. Czekajcie, tu jest mój samolot z papieru. No, już się spapierował.
Musimy chyba... A, tylko że spadłem na sam dół i teraz jest pytanie, czy ja tutaj gdzieś będę mógł wytworzyć sobie samoloty, bo jeżeli nie, to jesteśmy, że tak powiem, w małej dupie. O, tam coś widzę. Oj tak, tu chyba możemy wytwarzać, tak, ewidentnie możemy. Nawet mamy checkpoint. A. Oj, 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 ale to zaraz, nie blokujemy się, kurde, gdzie jest mój samolot? No i wcięło mi mój samolocik. Chodźżesz tu. Dobra, czekajcie, zrobimy to w ten sposób. O, właśnie tak. W sumie... Aha, dobra, tu mnie widzę z automatu, zrzuca wiatr. Słuchajcie, spróbujemy sobie tutaj poogarniać troszeczkę konfetti, które ewentualnie gdzieś leży. Ja się tutaj jeszcze tak trochę też rozejrzę, bo... widzę, że chociaż nie, to mi w sumie nic tutaj nie da. Pozbierajmy to konfetti, które mogę. Tu jeszcze któreś... A, i to było to pierwsze, do którego nie wle... To się zamknęło? Nie. Jakieś dziwne to. No dobra. O, 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 tu jeszcze jest. Dobra. Aha, czyli w momencie zebrania przez nas konfetti to się zamyka. Okej. Okay. Czyli wtedy dopiero widzimy, które zebraliśmy, a które nie zebraliśmy. No dobra, jeszcze tutaj sobie tak przelećmy na szybko, ale wydaje mi się chyba, że ze wszystkich tych już wziąłem. Znowu są te dziwne istoty. O, tu jeszcze mamy. Tutaj też widzę co. Czekajcie, zrobimy sobie tak, zawrócimy. Bo jeszcze mam wrażenie, że... Ale nie, tutaj słuchajcie, już raczej nic więcej nie będzie, także kierujemy się po prostu dalej. Mam tylko nadzieję, że wszystko zebrałem. Dobrze by było, gdybyśmy oczywiście wszystko zebrali. O, tu możemy zrobić zdjęcie. O, fuck, chyba zrobiłem. Dobra, zaliczone. Ole, dziwna twarz. Zaliczone, no spoko. Jeszcze możemy sobie pozrzucać, widzę domki. Domki z kart, z których wypada nam oczywiście konfetti, także postaram się. Wiecie, no teoretycznie mógłbym już nie zbierać tego konfetti, ale wiecie, to wtedy będzie szybciej już mi przynajmniej do ewentualnej platynki w przyszłości. Ej, możesz się ogarnąć, skręć, 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 bo zaraz spadniemy. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj sobie zawróćmy. Właściwie to najlepiej było, jakbym te domki z kartu do dołu uderzał. O, chociaż widzę, że one mnie mocno troszkę spowalniają, ale na razie lecimy w dobrym... w dobrą stronę. Tu chyba też udało mi się przez całe konfety zebrać. Okej, dobra, jesteśmy... Aha, dobra, to już nas chyba z automatu... A nie, to nas nie ciśnie z automatu. Tutaj musimy uważać, żeby na nic, no właśnie, nie wpaść, bo jak wpadniemy, to już jest koniec. Dawaj samolot. Samolot. Lecimy. Trochę niepokojąca jest ta woda. Ja może tutaj w ogóle... Aha, bo my musimy wody też unikać. Okej. Dobra, to się robi coraz dziwniejsze, powiem wam szczerze, bez kitu. Tak cały czas próbuję też spojrzeć, czy gdzieś może nie będzie trzeba znowu zrobić zdjęcia, bo to jest tutaj tak dziwnie właśnie zrobione, że nagle gdzieś tam się zdjęcie pojawi. Dobra, to jest trochę oczojebne, ale chyba dolatujemy już do słońca. Przebywa inny posłaniec. Inny posłaniec. Pomożesz dokończyć jej opowieść, nim twoja dobiegnie końca? Aha. Czyli jednak to jeszcze nie koniec.
Gdzie jest ta istota? Posłaniec jest teraz z tobą. Oto aparat, dzięki któremu wszystko zobaczysz. Łap. Okej, nie ogarniam za bardzo, ale... Zobacz, możesz zajrzeć do kontrolera. Jak mam zajrzeć do kontrolera? Aha, on siedzi w kontrolerze! No żartujecie sobie chyba. Aha, w takim sensie zajrzeć do kontrolera. Aha. Słyszysz? Tak szumi wiatr, zmiana, ty. Może ty też musisz się zmienić. Nie, proszę, ja się nie chcę zmieniać. Ja już mogę ewentualnie sobie powywalać te trofea dziwne. Nos mogę wywalić, serduszko mogę sobie wywalić, ale niech tak zostanie jak jest. Naprawdę nie chcę się zmieniać już. Naprawdę nie chcę. Już się tutaj tak nabawiłem, słuchajcie, z tymi wszystkimi zmianami, że... Aha, muszę coś tutaj dać. Oh, jeja. No to nie wiem, dam sobie tutaj o... Wystarczy. Wow, proponuję ci zrobić sobie zdjęcie. No to robimy. No teraz możesz rozpocząć kolejną część opowieści. No i super. Dobra, tylko tak jakoś dziwnie, bo teoretycznie jesteśmy w moim kontrolerze. O proszę, filmiki. A tu widzę, że chyba... Tu chyba nawet, wiecie co, są ponagrywane jakieś elementy, które my robiliśmy. Tak mi się wydaje, chociaż mogę się mylić. Ten posłaniec jest tu od bardzo dawna. Śpiewa swoją opowieść, lecz nie ma nikogo, kto by ją wysłuchał. Istota może przychylać to miejsce, by poturlać posłańcem ku wolności. Uwolni ją z tej budowli, by móc kontynuować podróż. Ale jak ja mam... Aha. Tak mogę ruszać. Aha, czyli ja muszę sobie zrobić tutaj, powiedzmy tak, ruszać padem. Tu nic nie ma, idźmy na drugą stronę. No proszę, tu jest właśnie konfetti. Ale bajer, powiem wam szczerze, że to jest świetne. Ja naprawdę uwielbiam tego typu rzeczy, gdzie muszę właśnie... Mega to jest fajne. Podoba mi się bardzo właśnie takie, taka ogarnianie właśnie kontrolerem różnych rzeczy. Powiedziałbym, że to wiecie, gry wchodzą na całkiem nowy poziom. Fajne, naprawdę fajne. Wiecie, no szkoda też, że wy nie widzicie tego, jak ja macham tym padem, ale... możecie w sumie ogarnąć, że macham. Teraz tutaj... To wiecie co, przypomina mi troszeczkę takie... Nie wiem, czy kojarzycie te gry takie, które... które były... Te takie... No, starsi to pewnie będą wiedzieć o sobie, jeżeli ktoś ogląda. To były takie gierki, które... tam się, wiecie, ogarniało... Gdzie jest ta kulka moja? Ej, dobra, jej nie widzę, nie wiem, gdzie ona jest. Czy ona już przeleciała dalej? Okej, okay. Słuchajcie, to jest dziwne, zgubiłem kulkę, ale widzę, że mogę zrobić zdjęcie tam. Jest tutaj kwiatek. Chociaż to nie wygląda na kwiatka, chociaż nie, no wygląda na kwiatka. Ale gdzieś mi zgubiło kulkę. Słuchajcie, ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest. Nie wiem, czy ona już przeleciała tam gdzieś dalej, gdzie to powinno być. No chyba niestety nie, bo... Ej, co się stało z tą kulką? Dobra, nie, zabiłem się, ale powiedzmy, że zrobiłem to celowo, bo nie mogę znaleźć tej kulki. Ej, to jest dziwne. Nie wiem, czy ona ta kulka wróciła na początek? Gdzie ona jest? Ja się już tu nie wrócę.
A tej kulki nie ma. Okej, okay, to jest, moi drodzy, bardzo, bardzo dziwne, bo ja tutaj dalej nie mogę przejść w takim razie, skoro... skoro tej kuleczki nie mamy, to tak na dobrą sprawę ugrzęźliśmy w chwili obecnej, bo... Zabicie się, jak widzicie, nic nie daje, bo ja się pojawiam w jakimś takim miejscu, w jakim się pojawiam. Oj, nie podoba mi się to. Ona powinna być tutaj. A jej tu nie ma. Przejście mi zrobiło, ale nagle ta kulka gdzieś... No nie wiem, staram się tutaj poturlać, powiedzmy, tym wszystkim, ale no cholera. No moi drodzy, gra, jak ja mówiłem, że jestem w stanie zbugować każdą grę, to niestety tak jest. Jestem ewidentnie w stanie zbugować każdą grę. Bo ja tutaj nic nie ogarnę. Kulka po prostu wyparowała, bo powinna być tam, a nagle gdzieś zniknęła. A Jezus kochany, dlaczego ja muszę każdą grę zbugować? Niech mi ktoś powie. Dobra, słuchajcie, powtórzymy sobie ten poziom, bo to jest i tak ten sam rozdział, który wbija nas do pada. Także no nie mamy innego rozwiązania, teraz muszę to po prostu jakoś inaczej zupełnie zrobić, bo... No niestety, no sorry, nie wyszło tak jak powinno. Nie chcę się siebie zmieniać, nie chcę się siebie zmieniać, nie, no już się zmieniłem przecież. Już, zmieniłem się. No. No znowu zdjęcie muszę cykać. Jezus. Trochę dziwne, że muszę te wszystkie kroki powtarzać, no ale no niestety się zrobiło tak. Tak, 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 wiem, że mogę sobie rozpocząć kolejną podróż, dlatego też tam do tej podróży... O, proszę, widzicie? Nawet w sumie dobrze, że powtórzyliśmy, bo tutaj był ukryty element, któremu mogliśmy zrobić zdjęcie. Spoko. Chociaż chyba zrobiłem, bo nie wyleciało nam kolorowe konfetti. No nie wiem, nie przypominam sobie, żebym robił temu czemuś zdjęcie, no ale mogę się mylić. No dobra, to sobie... A nie, tego nie mogę pominąć. To posłanie jest już bardzo dawno. Dobra, 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 dobra. To wiemy, spokojnie. O tym wiemy. Trzeba wypoziomować pada. Dobra, słuchajcie, i teraz musimy robić to naprawdę, naprawdę rozsądnie. Bez problemu, żeby ten istota, który tutaj jest, się, wiecie, ogarnął na tyle, że dam radę wszystko ładnie przejść, bo jeżeli nie, to jesteśmy po to, ale to tak bardzo dziwne, że musieliśmy to zacząć, powiedzmy, od nowa, moim zdaniem. O, dobra, tu się nam to otwiera. Dobra, i teraz tak, ja bym proponował, żebyśmy się może ogarnęli troszkę szybciej z tym. I tu w sumie tak idziemy podobnie. Teraz wyjdę, teraz to zamkniemy. To wyleci. Okej, okay, teraz to blokujemy. To wpadnie nam tutaj. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Przejdziemy do przodu. Tutaj. O. Pozwólcie, że ja będę szedł pierwszy. No tutaj akurat to jest, wydaje mi się, że dosyć istotne. Do góry, teraz w dół. I dalej. I teraz, o właśnie, zobaczcie. I teraz to wyleciało nam tutaj. O, patrzcie, jest platforma napada. I teraz do przodu. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to jest troszkę bardziej skomplikowane niż myślałem. Dobra, czyli teraz wychodzi na to, że chyba będziemy musieli popodróżować sobie z tą kuleczką razem. Tak przynajmniej mi się wyda... Słuchajcie, to będzie trochę ciężkie, dlatego że sterowanie bardzo jest dziwne. Nawet bardzo dziwne. Moim zdaniem pad jest troszeczkę zbyt wyczulony. A to tylko moje zdanie, pamiętajcie. Dobra, i teraz powinno... O właśnie, teraz pójdzie tutaj. Otworzy nam przejście.
Tu jest w ogóle prezent. Wygląda na to, że nie. Ale co wygląda na to, że nie? Nie czaję. No dobra. Idźmy chyba... Nie, no dalej nie przejdę. No i powiem wam szczerze, że nie za bardzo czaję, o co tutaj chodzi. Mogę się oczywiście mylić, chyba że to musi może w to środkowym, albo tu. O właśnie. Dokładnie, bo to była dziura. Nie martw się, drugiego potem spotkasz później. Mam nadzieję, że zwrócisz jej wolność. Czyli już mamy jako taką tutaj, że to będzie jakaś dziewczyna, posłaniec. Coś w tym stylu, ale to na pewno zaraz się wszystkiego oczywiście dowiemy. No tu jest trochę ciemno, wypadałoby porozjaśniać co nieco. O! Proszę bardzo. Widzicie, warto jest czasem gdzieś tam zboczyć z drogi, coś ogarnąć, jeżeli chodzi o fotki. Dobra, zdobyliśmy fotkę Śnieżki. Nie królewne Śnieżki, ale Śnieżki. O, jest jakieś oko. Aha. Takie przejścia. Teraz widzę, że tu się dopiero zaczynają dziwne rzeczy dziać. O Jezus kochany, to sterowanie tym wszystkim naraz to jest katastrofa. Co teraz? Tu jest oko. Aha, tu przeskoczymy, tu przeskoczymy. Na górze jest prezent, nie wiem czy zauważyliście. Także chyba dobrze byłoby się do niego przedostać. Trochę tu cholera cię... Aha, tylko że tutaj jak spadniemy to już na amen. Dobra, ale mamy zdobyty ten prezent, więc jest dobre. Jeden z pięciu dopiero. Z tego co widzę troszeczkę tych prezentów. Oj, to było nieprzyjemne. Dlaczego to mnie tak zabiło? Ech, weird, bardzo weird. Co my tu mamy? Aha, tutaj mamy schody, dobra. Tutaj widzę, że tam już będziemy musieli padem coś kombinować. Tu podskoczymy na górę, tylko oczywiście zanim to zrobimy, to spadniemy na dół. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cała moja rozgrywka. Ewidentnie tak. Powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo ciężko jest sterować kilkoma rzeczami naraz niestety. I to jest niestety uciążliwe, nie ukrywam. Naprawdę, słuchajcie, nie ukrywam, że to jest jedna z bardziej uciążliwych rzeczy, jeżeli musimy ogarniać kilka rzeczy naraz. To jest po prostu udręka. Ale wiecie, to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że konsolowcy tacy z krwi i kości, którzy tylko na konsolach grają, myślę, że tutaj pewnie będzie zaraz lamisz, nie jest trudne. No niestety dla takiego powiedzmy lejka jak ja w cudzysłowie, bo już to sprawdzasz trochę gram. Ale wydaje mi się, że to jest nadal niestety problemem. Dobra, tu jest kuń na biegunach. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy mieliśmy tutaj jakieś zdjęcie zrobić, ale... Aha, w ten sposób się przedostaniemy, dobra. Zastanawiam się też, czy z tych szafek coś może powyskakiwać. O, troszkę nas zmiażdżyło. Moment. Dobra, to jest co nieco dziwne. Ale damy radę. Teraz tak, chciałbym wskoczyć jeszcze sobie tutaj. O, cóż to jest? Nie za bardzo czaję, o co chodzi. Jak ja mam tym? A, ja tutaj mam coś podbijać sobie. Tylko nie wiem, ile punktów muszę pozdobywać. Okej, okay, no to jest fajne. To jest, wiecie, coś pokroju tego... Boże, jak się ta gra... Arkanoid się nazywała? Chyba Arkanoid się nazywała, ale... Totalnie nie wiem, po co to tutaj jest. No co prawda jest, bo jest, tylko nie wiem... Czy to się... O, coś mi się otworzyło. Zdobyłem 10 punktów, tu się coś otworzyło. Prezent się otworzył. Ale wiecie co? Teraz mam takie odczucie, że tutaj za tą drugą kurtyną też coś będzie schowane. To możemy pograć
w sumie w to jeszcze trochę, nie wiem, może 20 punktów tym razem będzie nam potrzebne. Swoją drogą, za takie cudo mogłaby być nawet trofka jakaś, więc może coś wpadnie, nie wiem, nie sprawdzałem, czy jest coś związanego z tym arkanoidem, chociaż to widzę coraz szybciej, cholera mi się tu pojawia, mam 17, 19, kurde, prawie miałem 20. Czekajcie, jeszcze raz, powolutku. Tak, zaraz się okaże, że Wojtek będzie cały odcinek odbijał kuleczkę, bo to was bardzo interesuje. Ale dojdźmy chociaż... Dobra, wiecie co? Chociaż nie, za tym coś musi być, ewidentnie coś musi być. Tylko kurczę, żeby to jeszcze sterowanie było takie hop do przodu łatwe, to by było fajnie, a niestety nie jest. W ogóle mam déjà vu, to jest złe. Ale fajny mix z tym arkanoidem tutaj. Tylko właśnie bardzo się zastanawiam, co mi to da i dlaczego ta kulka tak chamsko szybko przyspiesza. O, 20 było. 21. O Jezu, za szybko. Myślę, to mogę to... Ej, dobra, słuchajcie, nie wiem. Mam wrażenie, że tutaj trzeba i tak najprawdopodobniej, bo tu się jeszcze coś otworzy, ale nie wiem przy jakiej liczbie. Doszedłem do 20 paru i na razie mam dosyć. Będę próbować sobie to wyplatynić. Ale to później, nie teraz. O, ho, 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 ho. Very funny, tak? A czekajcie, a mógłbym... Nie, nie mogę przeskoczyć przez to. Musimy zrobić to inaczej. Właśnie w ten sposób. Co tu mamy do zrobienia? Jakbym coś miał padem do roboty, ale... Aha! Do... Muszę go przekręcić do... Nie, no nie czaję. Do pionu? Do dołu? Bo to jest jakaś winda. Dobra, nie wiem dlaczego, ale odwróciłem pada zupełnie do góry nogami, to dopiero, dopiero to pomogło. No cóż... Bardzo, bardzo dziwny. Okej, na to się, tego się nie spodziewałem. I w drugą stronę. Słuchajcie, tak na dobrą sprawę to widzę, że teraz dopiero się zaczyna... Zabawa! Tylko, że tu się widzę chowa. No chodź, chodź, to, nie? Chodź. O, chodź! No chodźesz tu! Wróć. To nie jest łatwe, słuchajcie. Naprawdę to nie jest łatwe. Nie hejtujcie mnie za to, ale to naprawdę nie jest łatwe. Jeszcze wiecie, jak ja chcę zbierać wszystko, to to już jest w ogóle... kosmos. O! Coś się dzieje innego. Jakiś filmik chyba będzie. Ile ma? 34 minuty. Kurczę, musimy kończyć powoli. Ale teraz chyba poznamy drugą istotę. Wiadomość tego posłańca jest dostarczona i nieprzeczytana. Nie ma istoty, która mogłaby ją prowadzić. Daj temu posłańcowi jeszcze jedną szansę. Uwolnij ją, niech znajdzie swoją istotę i dokończy opowieść. Ustaw kontroler pionowo, aby uwolnić drugiego posłańca. Rozumiem, że zostanie wciągnięta. Aha. Ciągnęło ją. No dobra, no ale co z nami? Tak, dobrze. Podążaj ścieżką niepewności. Skacz! Wow. Słuchajcie, tu trzeba punkty w locie łapać. Okej. Tego się nie spodziewałem. No dobra, kim ty jesteś?
O, tu jest dziwnie. Jesteś niemal na samym dnie naszego świata. To miejsce przepełnione cieniami rzeczy, które się nie wydarzyły oraz echem minionych zdarzeń. Posłuchaj. No, echo. Istota wciąż cię prowadzi. Pozwól mi usłyszeć jej głos, proszę. Podłącz mikrofon lub ciśnij. No, sorry, ja nie podłączę ci mikrofonu teraz. Sorry. Naprawdę sorry, chciałbym bardzo, ale niestety nie mogę podłączyć mikrofonu do słuchu. Chociaż mógłbym podłączyć, ale no nie, bo wtedy bym stracił dźwięk tutaj w grze. Dobra, moi kochani, słuchajcie, w tym momencie myślę, że sobie zakończymy. Następny odcinek będzie już najprawdopodobniej ostatnim z Stairway Unfolded. Mamy 69%, przypadek, nie sądzę. Ogólnie rzecz biorąc, zostały nam jeszcze 3 rozdziały do zrobienia, ale jak już wspomniałem, nie interesuje mnie to, jak długo one będą trwały. Zrobimy je po prostu już wszystkie. Także następny odcinek najprawdopodobniej będzie długi, dłuższy, no nie wiem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, chyba wiecie co, nie będę jakoś zabierał się za te wszystkie poboczniaki. Jeżeli coś zobaczę, to zrobię. 3 rozdziały do zmaksowania to naprawdę nie jest problem. Także słuchajcie, my widzimy się w następnym odcinku i następny odcinek będzie odcinkiem ostatnim. Także na dzisiaj wam dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa, pa.